Cześć, tu Michał. Swędrnia. Kolejna rzeka w okolicach Kalisza. Ta tym razem wpada bezpośrednio do Prosnej, to w Kaliszu. Dolina Swędrni znajduje się w obszarze Natura 2000. Spływ zaczęliśmy późno, bo około chyba 18, jak nie później. Naszym celem był odcinek od Rozdział do Łódzkiej w Kaliszu. Czy nam się udało przepłynąć? Jak to wygląda z perspektywy pontonu? Zobaczcie. Czasowo też będzie fajnie. Za 27. To będziemy gdzieś tak po 8 pewno, nie? To jest 6 km. No, 6 km to godzina z hakiem, bo tu będą przeszkody, nie? No i jesteśmy nad Swędrnią, albo na Swędrni. Płyniemy kawałek do Kalisza, do ulicy Łódzkiej, od trasy na Skarszew. Natura 2000, chyba najfajniejszy odcinek, przynajmniej Piotr tak mówił. Zobaczymy, wygląda ładnie, to słońce zachodzi i w ogóle mają być burze, ale dla nas nie dopadną. No i tu jest wyjątkowo teraz dużo wody, bo niby aż 2 metry, gdzie normalnie jak tu zarośnie, to nie ma opcji, żeby przepłynąć. Więc Kalisz pod względem pływania kajakiem czy pontonem się okazuje fajnym rozwiązaniem, czego wcale nie byłem świadomy. No i ty masz rację, że faktycznie dupa w wodzie stabilizuje. Bo jak patrzyłem, to pod wodą jest dużo tej dupy, nie? No ale kręci. No dobra, to jedziemy tędy. O kurde, ale się tu urzuliłem. Dobra. To fajne, tylko gdyby tych pierdolonych śmieci nie było, nie? Ludzie tak śmiecą. No i wpływamy do lasu. Powinno być ładnie. No ci powiem, że faktycznie tu jest ładnie, a normalnie jak jest mało wody, to się pewno przepłynąć nie da, nie? Zarośnie. Ale też wiesz, w tym roku było tak, że było zimno długo, nie było słońca, nie? Nie ma co rosnąć póki co. I masz od razu i tego, i zielono, i zielono, i ciepło, nie? I dużo wody. I zobacz, nie trzeba daleko wyjeżdżać, nie? Ci w parę nie mieści. 15 minut od tego, od domu. O! Tu nawet jakaś, wiesz, bystrza są. Jak dupą mnie zahaczę. Nawet nie zahaczyłem. Zawiesiłem się na chłodzie. Robi się ciemniej. Ale ładnie. To mi się wydawało, że więcej było tych tutaj zwałek. Może to wiesz, to też rzucałoby. Wiesz co, może wyczyścili, żeby popływać. Nawet nie, wiesz, to tu nie czyści, bo nie można chyba. Aha. Może czyściły, albo tak. No tak, bo to Natura 2000, nie? O, tu będzie ostro. Tu się nie przepłynie. A po tym nie przejdziesz? No nie, ale by przenieść tego. Kajak, znaczy ponton. Co? Aha, mówisz, że aż tak było, ale syf. Tu jest ten. Z pół metra może będzie. Nie, tu jest głęboko w niektórych miejscach. No.
żeby wiosło włożyć w odpowiednie miejsce. O, tu dobra, się wbiło. Za daleko, żeby kroka zrobić. Tak, muszę to zostawić, dobra. Dasz radę? Co, spróbuję. Nie chcę mi się za bardzo moczyć dzisiaj. Teraz się widzę, że jest ciepło, nie? No, ale to wiesz, już taka pora, że... No kurde. Popchnąć się? Ja wejdę. No, widać, że przelało, bo to normalnie było poza wodą, nie? Pięta było, wiesz? Idzie ciężko. Jest to, przejdę, tylko muszę coś zrobić. To o tym wam mówiłeś. Dobra, przejdzie ładnie. Tu jest następne. O, jednak dupę mam nisko. Nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Doliną normalną. To cement. Przy gospodarstwach to nic ciekawego nie ma. Najwyżej jakieś szambo. Ale już się późno robi. Słońce zachodzi. O kurde. No pierdziele. A już było tak dobrze, nie? Przy samym końcu, no. No i mamy przenioskę, bo są drzewa zwalone i śmieci przede wszystkim. Kurde, a nic nie zgubiłem? Nic. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, więc trzeba przenieść. Jesteśmy już przed samą łódką praktycznie, więc zaraz się spływ skończy. Ła, kurde, to krzywy. Nie ma co, tylko płyniemy. Ale się po...